Jesteśmy teraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i jeżeli pomyśleliście, że tutaj nie znajdziemy żadnego miejsca związanego z historią Wisły do naszego cyklu Podróże Szlakiem Białej Gwiazdy, to jesteście w błędzie. Znajduje się Medina Zayed Al Riyadia, miasteczko sportowe Zayed. Jest tutaj kompleks różnych obiektów, lodowisko, bo dlaczego nie, korty tenisowe, hale i wielofunkcyjny stadion. Jest to w zasadzie sportowe serce Emiratów Arabskich. Obiekt na tyle istotny, że jest nawet pokazany na banknocie 200 dirhamowym. W styczniu 2014 roku reprezentacja Polski pod kierunkiem selekcjonera Adama Nawałki, i to jest pierwszy wiślacki motyw, miała zgrupowanie tutaj w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i na tym stadionie rozegrała dwa mecze. W zasadzie była to reprezentacja Ligi Polskiej, bo trener Nawałka powołał zawodników jedynie występujących w kraju i to nawet z drugiego poziomu rozgrywkowego, ale oficjalnie były to mecze pierwszej reprezentacji Polski. Wygraliśmy tutaj z Norwegią 3-0 i z Mołdawią 1-0. W tym drugim meczu zwycięską bramkę zdobył Paweł Brożek. Trener Łazarek mógłby powiedzieć, że to była akcja na typowe UDO. Pomagają nam tutaj obrońcy, no podcinka to może nie, bo było takie zagranie gdzieś tutaj z nad UDO. Pawła Brożka z nad kolana dokładnie, ale najważniejsze to, że piłka znalazła się w siatce. Jak się później okazało, była to ostatnia bramka i ostatni mecz Pawła Brożka w reprezentacji Polski. W latach 2005-2014 rozegrał w narodowych barwach 38 spotkań i zdobył 9 bramek. Co ciekawe, zarówno w debiucie trafił, jak i właśnie w tym ostatnim meczu. Tak, no, były to czasy, gdy reprezentacja Polski wygrywała z Mołdawią i to nawet w rezerwowym składzie. Jest jeszcze jeden wiślacki motyw, wiślacki wątek tego meczu z Mołdawią. Wtedy jedyny występ w reprezentacji Polski zanotował Michał Miśkiewicz, a strzał Pawła Brożka przypuścił nie kto inny, tylko Ilię Cebanu.